10. Hennessy Venom GT. Super samochód skonstruowany i zaprezentowany w 2010 roku przez markę Hennessy. Z silnikiem o mocy 1244 konie mechaniczne i wadze 1244 kg pobił rekord Guinnessa w przyspieszaniu od 0 do 300 km na godzinę. 9. Thrust SSC. Brytyjski samochód o napędzie odrzutowym, zbudowany do pobicia rekordu prędkości i przekroczenia bariery dźwięku na lądzie. Rekord został pobity 15 października 1997 roku, podczas próby, przeprowadzonej na dnie wyschniętego, słonego jeziora na pustyni Black Rock w amerykańskim stanie Nevada. Thrust SSC osiągnął prędkość 1227,9 km na godzinę. 8. Usain Bolt. Jamajski lekkoatleta, sprinter, trzykrotny mistrz olimpijski z Pekinu oraz z Londynu, 11-krotny mistrz i wicemistrz świata. 16 sierpnia 2009 roku na Mistrzostwach Świata w Berlinie poprawił rekord świata w biegu na 100 metrów na 9,58 sekund. W tym biegu pobiegł z prędkością 44,72 km na godzinę. 7. Tianhe 2. Superkomputer o mocy obliczeniowej 33,86 flops, zbudowany przez NUT w Chinach. Wykonuje ponad 33 biliardy operacji zmiennoprzecinkowych na sekundę. Koszt Tianhe 2 wynosił 2,4 miliarda jenów. W przeliczeniu 390 milionów dolarów. 6. Najszybszy ambulans, Lotus Evora. Dubaj znany jest z bogatej floty swoich radiowozów policyjnych. Wygląda na to, że w tej kwestii wykorzystali już wszystkie możliwości, muszą więc uzupełnić flotę innych specjalnych pojazdów, a mianowicie, karetek. Model został wyposażony w taki sam ekwipunek, jak w każdym ambulansie. Potrafi rozwinąć prędkość 260 km na godzinę. 5. Ricky Raphael Brown. Znany pod pseudonimem Notslue. Najbardziej znany jest dzięki uzyskaniu tytułu najszybszego rapera. Raper wymawiał 14,1 sylab na sekundę w utworze New West w styczniu 2005 roku. 4. Insano. Najwyższa i najszybsza zjeżdżalnia wodna na świecie, która znajduje się w stanie Ceará w Brazylii. Ma 41 metrów długości. Została zapisana w księdze rekordów Guinnessa. Zjazd trwa około 5 sekund, z prędkością 105 km na godzinę. Uważana jest za najbardziej ekstremalną zjeżdżalnię wodną na świecie. 3. Lockheed SR-71 Blackbird. Samolot dalekiego zwiadu strategicznego. Najszybszy samolot kiedykolwiek wprowadzony do służby operacyjnej w siłach powietrznych. Zaprojektowany na przełomie lat 50. i 60. XX wieku, na zamówienie CIA. Maksymalna prędkość tego samolotu to 3529 km na godzinę. 2. Formula Rossa. Prędkość maksymalna osiągana przez Formula Rossa wynosi aż 240 km na godzinę. Podczas gdy przyspieszanie od 0 do 100 km na godzinę zajmie wagonikom zaledwie 2 sekundy. 4 wagoniki mogą zabrać na przejażdżkę maksymalnie 16 pasażerów. Wjeżdżają one na wysokość 52 metrów, a cała przejażdżka odbywa się na torze o długości 2,7 km. 1. CTF Financial Centre. Winda w chińskim wieżowcu w Kantonie. Osiąga prędkość 72 km na godzinę. Aby dotrzeć z parteru na 95 piętro, będzie potrzebowała zaledwie 43 sekundy.